Dobry wieczór, gratulacje dla drużyny Polfarmy. Wygrali ten mecz dzisiaj zasłużenie, ponieważ w pierwszej połowie zaprezentowali zdecydowanie lepszą grę w obronie niż nasza drużyna. Zostaliśmy nie tyle zaskoczeni samo faktem, że Polfarma gra dobrze w obronie, czy agresywnie zagra w obronie, o tyle, żeśmy dostali po prostu od jedyne wytłumaczenie tego, że no, nie byliśmy w stanie odeprzeć tej dość mocnej, twardej obrony i dość agresywnego ataku, to jest jedynie to wytłumaczenie w tym, że od wielu tygodni nie możemy grać na treningach w pełnym składzie i to dzisiaj było widać w pierwszej połowie przy takiej właśnie agresywnej grze w Polfarmie. Cieszyć się można, o ile w ogóle można, to z tego, że nie poddaliśmy się w drugiej połowie i staraliśmy się zrobić jak najbardziej korzystny wynik i walczyliśmy do końca, także to jest jedyny mały plus w tym meczu dzisiaj. No i to nic, no. Niestety Polfarma dalej przedłuża swoje szanse na awans, nawet może do szóstki, natomiast my no będziemy się dalej bili, jak najlepszy wynik osiągnąć po prostu w rundzie zasadniczej, żeby do tych rozgrywek przedplayoffowych startować z jak największą ilością punktów, no i dalej się bić o jak najwyższe miejsce przedplayoffowe. Dziękuję. Pan Marko Jurić. Przede wszystkim gratulacje panowie Polfarmy. Myślę, że zaczęliśmy zbyt nerwowo przy polowie i twarda, mocna obrona zespołu Polfarmy zrobiła to, że właśnie braliśmy bardzo słabą skuteczność z gry w pierwszej połowie. To skutkowało, że przyjęliśmy 20 i to jest pierwsza połowa jest zdecydowana. I ustawiła wynik tego meczu. Przed nami kolejne mecze, musimy z tego wyciągnąć wnioski i starać się jak najlepiej wykonywać naszą robotę i mam nadzieję, że kolejne mecze pokażą nas tu wiele lepszym świetle. Dziękuję. Ja mam pytanie do pana Mariuszeka, a jaki był pana pomysł na Polfarmę w dzisiejszym meczu? Czy może pan to zdradzić? No, mieliśmy przede wszystkim ograniczyć wysokich zawodników tutaj w tych rzutach za 3 punkty i w jakimś stopniu się to nam udało. Natomiast tutaj dzisiaj przegraliśmy tą pierwszą połowę przede wszystkim nie tyle obroną, bo wynik jest 68-58, prawda? Ale no przede wszystkim nie mocą w ataku. No, nie trafiliśmy, jak Państwo widzieli, no, prostych piłek spod kosza, można powiedzieć, no ale tak jak powiedziałem, no jeden z zawodników na przykład przyjechał dzisiaj po prostu tylko na mecz. Nie trenował w ogóle, tylko przyjechał na mecz i grał ten mecz, to było od razu widać, że jest tydzień bez treningu i teraz będzie za chwilę znowu wyłączony z gry. Inny tak naprawdę od 2 dni zaczął trenować dopiero, prawda? Także też było widać, że jest bez treningu, a nie trenował przeszło 3 tygodnie. Także no, to dzisiaj było widać i plus ta mocna defensywa spowodowała, że no, ta niemoc w ataku w pierwszej połowie, no jakby przekreśliła, można powiedzieć, prawie szansę na nasze wykonanie. Czy Joszara was złapał dosyć wcześniej, 3 faule? No ile to miało wpływ na pana taktykę? Bo wiadomo, że jest ważnym zawodnikiem. Jest ważnym zawodnikiem, ale to tutaj nie Grzegorz jakby karty rozdawał, tylko Szon miał 1-10 do przerwy, prawda, przykładowo. No nie mogliśmy się przebić jakby przez tą zasłonę. No mówię, za dużo prostych, niecennych rzutów, bo to nie to, żeśmy nie mieli akcji czy 24 sekundy, tylko mieliśmy akcję, bo były spod kosza rzuty i Demetrius pierwsze 3 akcje spod kosza sam na sam nie trafił praktycznie. No i to później zadecydowało, że proste straty, szybki atak, podanie, jedna, druga strata. No i tutaj się, zwłaszcza druga kwestia, 21-7, udało się Polfarmie odskoczyć. Także no, taką karę żeśmy zapłaciliśmy za to, że no, nie mamy pełnego składu. Dyskutował pan często w pierwszej połowie z sędziami. Czy miał pan do nich jakieś pretensje, jeżeli chodzi o poziom sędziowania? Ja dyskutowałem z sędziami? No tak mi się wydawało. Nie mam pretensji do sędziów. A proszę mi powiedzieć, na ile Polfarma jest innym zespołem od tego, z którym pan się zmierzy po raz pierwszy tutaj w Starogardzie, jako trener asyrana? No różnica polega na tym, że zdecydowanie bardziej zawodnicy Polfarmy wiedzą, co mają robić na boisku. To jest taka, to się rzuca w oczy, prawda? Że wiedzą, co mają robić. Dobry wieczór. No, jeden jest bardzo pozytywna rzecz w tym wieczorem, że wygraliśmy ten mecz.
To był bardzo ważny mecz dla nas, naprawdę. I bardzo dobrze zagraliśmy pierwszą połowę. To było widać, ale niestety nie potrafiliśmy wytrzymać tego poziomu do końca meczu, w drugiej połowie. Myślę, że za dużo daliśmy im przewagi pod koszami. Za dużo mieli zbiórek w ataku i bardzo dużo nam zrobił krzywdy środkowy Walker, bo naprawdę można powiedzieć, tak trochę zdominował w tym strefie podkoszowej. Tak? To mieliśmy olbrzymie problemy, żeby zdobyć punkty z podkosza. I straciliśmy przez to pewność w siebie, myślę. Ale to chyba będzie dobra lekcja dla nas na następny mecz, bo czeka nas bardzo, bardzo trudny mecz i ważny mecz. To mam nadzieję, że poprawimy te, no, te rzeczy, które musimy poprawić. Zbigniew Białek. No, po pierwsze, to cieszy zwycięstwo, jakby to, jak je odnieśliśmy, to już zostawimy ocenie trenera. My jakby ze swojej strony robiliśmy wszystko, żeby to spotkanie wygrać, a to uśpienie w końcówce jakby troszkę to jest z naszej winy, że no, byliśmy już zbyt pewni tej takiej dużej przewagi, jakby gdzieś tam koncentrację na chwilę straciliśmy i kotwica nas doszła. Jak mówię, najważniejsze jest zwycięstwo i jedziemy teraz do Tarnobrzega na kolejne spotkanie. Kotwica naprawdę pokazała, że jest dobrym zespołem, żeby tylko dostali więcej swobody w ataku. I to pokazali, jak mogą bardzo dobrze wykorzystać nasze blondy. I z drugiej strony zagrali dobrą defense na drugiej połowie meczu. Ja mam pytanie do trenera. Jaki był pomysł pana na Kotwicę Kłodzki? Taki bardzo prosty, żeby wygrać ten mecz. Ale no, naprawdę to najważniejsza rzecz była zatrzymać no, shootery tego zespołu. Arabasa, Mosleya. I to nam udało się, myślę, bo widać, że oni trafili tylko jeden rzut za trzy punkty, bo to jest bardzo groźny zespół, który bardzo dobrze rzuca. I nie tylko to ważne, że oni tylko jeden rzut rzucili, ale bardzo ważne, że oni w ogóle oddali tylko 11 rzutów, to pokazuje, że nieźle broniliśmy na obwodzie. Nie było w pierwszej piątce Bena McCulleya i Zbigniew Białek. Czy to też wymieściło się w tej taktyce, aby obniżyć skład? Nie, to po prostu jestem bardzo... Mogę tylko podziękować Benowi, bo on grał nie patrząc na to, że jest chory. I on choruje od 3 dni i miał dużą temperaturę, gorączkę, tak? I dlatego jestem zadowolony, że on w ogóle nam pomógł, bo kilka naszych zawodników złapali za dużo fauli. I to był, może to był oczywiście nie najlepszy jego mecz, ale no, to jest normalne chyba, kiedy zawodnik choruje, to jest trudno naprawdę grać. A z drugiej strony, to tak samo Olek miał też problemy z nogą i cieszę się, że no, naprawdę nie chcę mówić tu, żeby ten był po kontuzji, ten był chory, to taka życie, taka praca i każdy zespół ma swoje takie małe problemy i to po prostu cieszę się, że tylko wygraliśmy. Pytanie do Zbigniewa Białka, na ile obecność w pierwszej piątce dodała ci pewności siebie? Było dzisiaj 15 punktów, 9 zbiórek. Znaczy na pewno jak wchodzę na boisko, no to staram się, obojętnie ile gram, staram się zrobić co mogę i no mówię, dzisiaj zabrakło Bena i jakby ktoś musiał te minuty wykorzystać i jakby zastąpić ich i w ataku i w obronie. Także no myślę, że to się nam udało i efektem było zwycięstwo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, są pytania. Tak? Ja mam pytanie do trenera. Macie bardzo mało czasu na przygotowanie się do kolejnego meczu. Czy to bardzo utrudnia wam pracę? Nie, myślę, że nie było trudne, bo pracujemy cały czas i to musimy dobrze grać, nie zależy od przeciwnika, ale naprawdę czeka nas bardzo trudny teren i dobry zespół i pierwsza rzecz, że musimy do tego przygotować się bardzo mentalnie. Tak? Czy są jeszcze jakieś pytania? Panie trenerze, ja jeszcze chciałbym spytać o tą końcówkę spotkania, bo tak naprawdę Zbigniew Białek mówi o braku koncentracji, może, że troszkę dekoncentrowaliście się w końcówce. Ja bym chciał się zapytać, może to jest taki brak instynktu zabójcy, tak mówiąc kolokwialnie, prawda? Bo to widać było, że można było tego przeciwnika spokojnie pokonać tymi 20 punktami, a jednak czegoś zabrakło. Tutaj pojawiła się ogromna nieskuteczność w końcówce. No właśnie, może to jest ten brak instynktu takiego, że chcieliście wyleźć tak naprawdę więcej, ale jakoś nie mogliście tego przełamać do czego? No chyba z panem zgadzam się, bo jak pan mówi, musimy mieć ten instynkt takiego killera, nie? bo jak już mamy okazję, to musimy grać do końca, żeby nie było w czwartej kwarcie żadnych pytań. To ma wygrać, bo mieliśmy taką przewagę, musimy to wykorzystać. I oczywiście mam trochę takie pretensje do zawodników, niektórzy, którzy wychodzą z ławki, nie? Bo to nie zależy, że my wygrywamy 20, 30, 50 punktów, czy 10, czy 1. Musimy grać na całość, bo to jest nasza praca, takie jesteśmy, no, to nasza praca, jesteśmy zawodowcami i musimy, nie patrząc na wynik, dać sobie wszystko. Nie mówię, że może komuś tam nie wyszło, chcieli, ale musimy być naprawdę bardziej skoncentrowani. Jeszcze chciałbym się spytać o sytuację z Danielem Szynkiewiczem, bo z tego co zauważyłem, po pierwszej połowie w ogóle się nie pojawił na parkiecie, wszedł w drugiej połowie jako zawodnik wyjściowy. Nie znalazł pan dzisiaj też dla niego miejsca tak na parkiecie wcześniej, być może kiedy ta gra lepiej wychodziła po farmie? No. Mamy 11 zawodników. To znaczy, no, nie każdym razem może wszyscy grać. To jedna rzecz, a druga rzecz, jak dobrze gramy, to nie mam sensu mieniać kogoś, bo musimy podtrzymać taki poziom dobry, nie? A po prostu dałem Danielu szansę w trzeciej kwarcie. Nie wiem, czy to była trochę za duża presja dla niego, czy coś jeszcze. To tylko pokazuje, że Daniel musi codziennie pracować i to tylko taki jeden kierunek jest do niego. I naprawdę to jest, on może nam dużo pomóc, ale tylko musi naprawdę być skoncentrowany bardziej niż tak, co robił dzisiaj. Tak? Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję.